Cześć, jak się macie ludziska, nazywam się Łezy i zapraszam was do 10 sekund tatuaż. Takie tłumaczenie właśnie sam wymyśliłem. Któryś z was na pewno będzie chciało zostać tatuażystą. Nie musicie szukać nigdzie dalej. Łezów już wielki, pokażę wam jak udoskonalić dzieło tatuowania, będąc tatuażystą, który tatuuje. Znaczy, sam nie wiem jak to się robi, pierwszy raz odpalam tą gierkę. Spokojnie. Dajcie łapkę w górę. I've given things a lot of thought, I need personalized fruit basket. Więc ktoś chce... Gorzek pełen owoców. I my zapewnimy im to. Więc wystarczy się spację i wziąć się do roboty. Fruit basket, więc robimy tak i tak. I teraz na E robimy jabłko, jabłko, banan, kurde. Proszę. Spójrzcie na minę. Nie wierzę, że to zrobiłeś mi. Powiem mamie. Okej. Okay. To jest facet i on chce czajnik. Kettle to jest chyba czajnik. Albo i nie. Czajnik taki do robienia herbaty. To tutaj to, tu masz kurde ten, tu masz jako podspódkę. Dobra, i na W masz tutaj woda leci. Uuu, dym. Co, patrz. On mówi, zajebiście, zajebiście. Jak u ciebie wygląda zwrót pieniędzy? Ja nie wiem, o co ci chodzi. Przyszedłeś, widzisz, że mam zeza rozbieżnego, rękawice, żeby nie było widać moich dotyków palców na odcisku twojej skóry. A ty mi wciąż mówisz, co mi mówisz? Ty mi wciąż mówisz, że źle. Przyszedłeś i mówisz, że źle. Wegańską squid. Squid. Dobra, zrobię wegańską ośmiornicę, jebać. Dobra, więc wegańska ośmiornica wygląda z tym, bo trzeba grubo i trzeba wybrać kolor niebieski. Okej? Okay? I tak, tu jest duże oci, o. I tu masz 8 nóg, 8 nóg! Tak, i teraz ku, i masz o. Masz jedno oko, drugie oko i buzia, o. No co, źle? Kobieto, dałaś mi 10 sekund. Ja bym był zaszokowany, że ktoś potrafi takie dzieło zrobić w 10 sekund, ale wy się najwyraźniej kuwa, nie znać. Sleepy Witch. Dobra, czyli wiedźma, która jest śpiąca. To nie ma problemu, po prostu rysujemy taki spacja i tak. Fajnie, co? Zrobiłem smutną wiedźmę. Przepraszam. Okej. Okay. Tropical Mountain. Nie ma problemu, ja ci zrobię tropicalne mountainy, więc proszę. Czy robisz to specjalnie? Nie. Czemu tak uważasz? Nigdy w życiu bym tego nie zrobił moim klientowi. Ktoś chce włochatego pająka, nie ma problemu. Nie ma problemu, włochaty pająk razy jeden. Proszę, więc zaczniemy robiąc tu, tak. I jedna noga, druga noga, trzecia noga, czwarta noga, piąta noga, szósta noga, ósma, dziewiąta. Ty jesteś Spider-Man. Ona chce mieć wschodnią wiedźmę. Wschodnie wiedźmy są bardzo czerwone z natury. Ja to wiem, bo moja mama jest wiedźmą. Żarty. Kocham cię, mamo. Spacja i... Ło! Tak, i tu, i dziabak, i jeden E, i dzia... Nie, nie wiem, cholera. Ja wam powiem, co on powiedział. Powiedział tak. Będę żył samotnie w lasach. Jeżeli ktoś mnie odkryje i zapyta się, czemu ja odszedłem z codziennego życia, popatrzę mu głęboko w oczy i pokażę im ten tatuaż. To jest dobre. Dobra, co jeszcze raz? Ciekawe, czy uda mi się całego go nakolorować na kół. Okej, Swampy Shark to niebieski. Dobra, to zrobimy całą niebieską. Znaczy, moim zdaniem ty teraz powinnaś widzieć doktora. Dużo ludzi umarło od takiego traktowania. Przez... To jest dobrze. 10 zł. On chce... O, to będzie łatwe. To będzie łatwe. On chce kotwicę. Kotwica nie jest trudna. Kotwicę nawet dzieciak potrafi zrobić. Patrzcie. O. Coś chyba zrobiłem źle. Nie jestem pewien. Coś chyba poszło nie tak w tej kotwicy. 10 zł. Ktoś chce lalkę, dobra. Ostatnia rzecz, to będzie ostatni klient. O, i co ty na to? Wygląda dobrze, ty powinnaś po prostu... Spójrz na siebie, dobrze wyglądasz, w 10 sekund. Kurde, ja tylko 10 dolarów biorę. Ja was szanowałem, ja tatuaże w 10 sekund robiłem. Ja was kochałem, jak własne dzieci. A wy mi... Dobra. Odchodzę, ale
Odchodzę! Odchodzę i idę sobie! Ale w sumie nie mam chleba. Daj 10 dolarów za ten tatuaż, co? Okej, kochani, mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Jeżeli tak, kliknijcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o tej łapce. Skomentujcie coś ciekawego na dole. Powiedzcie, jak się czujecie. Zasubskrybujcie, jeżeli jesteście nowi. No. A jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły na gierki, albo jakieś gierki z ciekawymi pomysłami, podsyłajcie je w moją stronę. Gdziekolwiek mnie znajdziecie, to mi podsyłajcie gierki. A ja się z wami teraz żegnam i widzimy się pojutrze. Trzymajcie się. Pa, pa! And my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh, oh, just let me oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh. Fuck all that shit, just let me go. Oh, words and tastemakers make